niedzielę 24 listopada w klubie Blady Świt w czeskim Cieszynie odbył się koncert Adama Bubika z zespołem. W wydarzeniu tym wzięli udział znajomi i przyjaciele muzyka. Adam Bubik zaśpiewał piosenki ze swojej nowej płyty. 3 lata czekaliśmy, nie wiem czy wy czekaliście tak samo jak ja, ale czekałem naprawdę bardzo, bo to były po prostu nagrania, ciągle, że tak, jakieś tam single i stopniowo i to po prostu nie miało końca. I kiedy stwierdziłem na tych przestrzeni 3 lat, porównałem piosenkę najnowszą z najstarszą, to stwierdziłem, że ta najstarsza kompletnie już nie nadaje się do całości, więc tych 10 piosenek, które wybrałem, to nie są piosenki wszystkie, które zostały nagrane, ale te, które w jakiś sposób spajają się jakoś koncepcyjnie w tej płycie. Ja jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z tego względu, że udało się, bo nie miałem żadnego wydawnictwa, które by się tym zajęło. Musiałem wszystko po prostu sobie jakoś tam sam też fundować, zbierać jakichś sponsorów, zrzutki robić i tak dalej. Ja się cieszę, że wspólnymi siłami nam się to po prostu udało, ale najbardziej cieszę się już na płyty kolejne, bo mam piosenki kolejne i właśnie też nie cieszę się z tej płyty, bo się cieszę bardzo, ale już się cieszę bardziej na rzeczy kolejne, bo ten etap tej płyty, czy to ja, już chcę po prostu w pewien sposób zamknąć i też otworzyć już konkretnie w koncertach. Czy wtedy teraz już możemy z tą płytą po prostu koncertować i tak dalej, a równocześnie dogrywać kolejne płyty. Na tej płycie są piosenki po polsku czy po czesku też? Tam są piosenki tylko po polsku. Jeśli się uda, jest taki plan, żebym przez zimę nagrał wszystkie piosenki po czesku. Co nie jest w ogóle sprawą łatwą, bo to my tych piosenek nie tłumaczymy, ale robimy zupełnie nowe teksty z podobnym sensem. Także jeśli to się uda, to wiosną roku 2020 miałaby wyjść identycznie taka sama płyta, ale po czesku. Dlaczego wybrałeś to miejsce właśnie na ochrzczenie tej swojej nowej płyty? Miejsce Blady Świt podoba mi się z tego względu, że tak jak właśnie sam Szymon z Zabaru powiedział, że udało mi się w 50% połączyć po prostu Polskę i Czechy i mnie się to miejsce z tego względu po prostu podoba, że jest tu tak dwujęzycznie i też jakby osoby z Polski są przyzwyczajone przychodzić tutaj z Czech również. Jeżeli tutaj dzisiaj nie kupimy tej płyty, to gdzie ją możemy zdobyć? To jest właśnie ważna informacja. Strony internetowe www.adambubik.com. Bardzo łatwy adres, tak jak ja się nazywam, adambubik.com. I tam te płyty można nabyć z autografem. Jeżeli te płyty będą dostępne w innych sklepach, wydawnictwach, a pewnie będą, to tam przypuszczam, że będą bez podpisu, bez jakichś tam, powiedzmy, słów. Mówiłeś też o tej wyjątkowej okładce. No właśnie, to jest wyjątkowa okładka, ja ją może pokażę. To jest akurat płytka ochrzczona, więc ona już tak wygląda. Dlatego jest trochę mokra. No właśnie, tak szampanowo. Pachnie. I ona jest wykonana w stylu no waste, więc całkowicie bez opakowań, bez jakichś tam sztucznych folii i tak dalej. Wszystko z takiego ekopapieru. Tak, nie ma tutaj żadnych plastików. Projektem okładki zajęła się moja żona. Zdjęcie jest Natalii Iskrzyckiej, znanej jako fotosoul.pl. I mamy tutaj też taki biuletynek, on wygląda w ten sposób, że kiedy odwracamy kartkę przeźroczystą z tekstem, to możemy w sumie przeczytać piosenkę na tym danym podkładzie, nie? To wszystko jest wykonane formą kolażu, tak zwanie, więc to jest ręcznie ponaklejane, powycinane i potem jest zrobiony skan. Więc tak to mniej więcej wygląda. Dobrze się prezentuje. Czyli co, teraz koncerty i czekamy na nową płytę? Tak. Premierowo został wyświetlony również teledysk promujący płytę. Koncert zakończył się szampańsko, płyta została odpowiednio ochrzczona. Nie zabrakło gratulacji, wspólnych zdjęć i autografów. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.